Per i 130.000 bambini ucraini rifugiati nelle scuole polacche, imparare la lingua del paese ospitante è una grande sfida, ma circa 3.000 sono aiutati da Deniz, un immigrato curdo che insieme ad alcuni amici ha creato un'iniziativa peer-to-peer. Pomyślałem, że skoro jest internet, no to czemu nie zrobić coś takiego, że osoby równowieśnikowe będą im uczyć? Nie będą się niczego wstydzić. Zaczęliśmy stworzyć tę stronę Polski na Maksa. Stworzyliśmy na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Potem dodaliśmy lekcje online. Codziennie otwieraliśmy od godziny 17. Mogliśmy pomagać odrobienie lekcji języka polskiego. I na początku było trudno dogadywać się z nimi, a teraz już mówią tylko po polsku. Cześć. Jak tam uczenie idzie? Co? Mam potrzebę języka polskiego. Czy jesteś w stanie mi pomóc? Na tą chwilę tak. Iniziative che non riguardano solo l'apprendimento della lingua polacca, ma anche l'autostima e l'integrazione. To, co też jest ważne, to to, żeby ich wspierać w tych ich inicjatywach. Te oddolne inicjatywy nauczania języka polskiego, osoby ukraińskie, przede wszystkim ma taką wartość, że skraca ten dystans. Jeżeli po drugiej stronie jest osoba, która była kiedyś na naszym miejscu i uczyła się tego języka polskiego i teraz go umie na tyle, że może uczyć nas i jej się udało, to znaczy, że ja też będę w stanie się tego języka nauczyć. Teraz, jak zbliża się koniec roku szkolnego, jak ci idzie z językiem polskim? W szkole czuję się o wiele lepiej, ponieważ bardziej zacząłem rozumieć język polski i mogę tak bardziej komunikować się z kolegami i koleżankami z klasu i z nauczycielami też. I czuję się bardziej swobodniej w nauce. I bambini ucraini hanno dovuto adattarsi praticamente da un giorno all'altro alla terminologia scientifica polacca. Gli esperti sottolineano che si tratta di uno sforzo enorme. Takim jednym z kluczowych problemów jest właśnie język. To znaczy, dzieciaki już potrafią komunikować się ze swoimi rówieśnikami, ale czymś zupełnie innym jest język edukacji, czyli umiejętność rozumienia poleceń nauczyciela, ale też umiejętność uczenia się o kraniostosłupach, historii Polski, mitozie, meiozie, fizyce, biologii, chemii. Tutaj ten język edukacji nabywa się znacznie wolniej. Badacze mówią, że nawet 2-3 lata. Ukrainian children residing in Poland can be enrolled in the Polish or Ukrainian online education system. Therefore, the knowledge of the Polish language among those young people differs, and the next school year will be another challenge. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.